Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Wczoraj relacjonowaliśmy przylot gołębi kolegi Henryka Ropela w Żukowie, a dzisiaj jesteśmy w podobnie brzmiącej miejscowości o nazwie Kosakowo, gdzie kolega Maciek Wudzik również miał tutaj w oddziale lot, ale ma też tutaj, jak widzimy, gołębie na wspólnym gołębiku, które w tym roku już hodowcy dostarczyli. Przyjmujesz jeszcze gołębie cały czas? Cały czas. Cały czas. Ale widzimy te, które są przyjęte. Jest w tej chwili 230, kurwa, jak zawsze. Ileś gołębi. Tak, tutaj widzimy. Kolejny to klnie, nie? Coś, gołębi jest... przyjętych, przyjmowanie praktycznie kończy się 15, czyli już dużo nie zostało, ale większość hodowców teraz zgłaszało, że teraz będzie właśnie ten tydzień po tym wolnym weekendzie wysyłać gołębi. Bo dopiero właśnie chciałem powiedzieć, chyba 8 idzie pierwsze paczki puścić, gdyż tak. Niedziela chyba jakoś wypada 7, coś czyli takiego. Czyli tamte dwa boksy. Podejdźmy bliżej może, pokażmy. Wolno, bo one są dzisiaj tak, tak. Praktycznie niektóre dopiero pierwszy raz wychodzą, żeby się nie zerwały. Ale pogoda dopisuje dzisiaj. Czyli tu są... te dwa boksy są już pełne, w tym jest 40 parę gołębi, a te dwa... A zasiedlasz w której kolejności? Ten ostatni, tak? Znaczy tutaj ten czerwony? Ten jeden gołębnik, a teraz ten jest dopiero zasiedlany. Zasiedlany, tam widzimy. One się ładnie teraz na słońcu wylegują. No, wychodzą w tej chwili, siedzą w środku, siedzą na sieczce, czyli tam na razie nic im nie drapiemy, nie sprzątamy. Muszą łapać swoją odporność. No tak jak w regulaminie, no na razie wszystkie gołębie są przysyłane szczepione, ale to nie mówię, to nie jest dla mnie tylko wymóg, tylko jeżeli ktoś już płaci te pieniądze za tego gołębia, no chciałbym, żeby on do tego finału jakiegoś tam lotów chociaż dotrwał, a te gołębie, które nie będą szczepione, one po prostu nie mają szans tu przetrwania. To jest... Z biologii to wynika. To jest już, troszeczkę to już tu mamy i po prostu wiem, one... Później będą szczepione, jak już cały stan gołębnika jest zamknięty, no to wtedy będą gołębie szczepione. Ale do tego czasu te, które już tu były dłużej i nie były szczepione, no mają później problemy. Te gołębie, które do kolegi Maćka przychodzą, tam na stronie internetowej możemy zobaczyć. Tak, one już są zaraz wpisywane. Zaraz... Na bieżąco też są zawsze pokazywane, tutaj kolega... Zaraz każdy jest zchipowany. Tak, także widzimy to. Czyli wszystko widać. No, tu zobaczmy, patrzmy tak sobie, te gołębie tutaj teraz spędzają czas. No tam widzę, ty masz tam pawika jednego, ty coś przysłał? Są dwa pawiki, cały już drugą edycję jest ta para. One po prostu sobie dokarmiają te pierwszą parę zawsze młodych wychowują pocztowych, moich. A później jak one są takie mniejsze na ziemi i przychodzi jakiś gołąb, powiedzmy, słabszy, to te pawiki też go dokarmią. A jest jeszcze taka rzecz, bo ja pamiętam kiedyś, kiedy byliśmy z wizytą, to w 2005-2006 roku kolegi Hańca Wilegorica w Wisien w Niemczech. Jako on miał też specjalnie dwa pawiki, które wyrzucając je na zewnątrz, one uczyły wchodzić gołębie młode do gołębnika, bo one po prostu miały taką cechę, że od razu jak kiedy tylko wyrzucone wchodziły. Wczoraj też kilka gołębi miało problem z wejściem, to kilka razy pawiki wyrzucałem i w końcu aż wszystkie się nauczyły wchodzić. One tak jakby zwabiają. No. Tak, to jako wabiki. No, tutaj widzimy też, mamy ten gołębnik lotowy właśnie tutaj, bo ty leciałeś wczoraj tutaj w oddziale, nie? Z tego gołębnika, nie? Mówię, tych gołębi nie mam dużo, jest 30 gołębi, 15 samców, 15 samiczek. Wczoraj ile dałeś na lot? 30. Wszystko jest w domu, lot był dziwny. Jeden z gorszych lotów, jakie miałem w ogóle. Z jakiej odległości? 150 kilka kilometrów. Gołębie przyszły bardzo fajnie, ale parę minut się spóźniły. Czyli no zobaczymy. No, a pogodę jaką mieliście, taką samą jak tam? Tak jak dzisiaj. Nie, tak jak dzisiaj. Aha, tutaj czyli lepsza. Tak jak dzisiaj, pogoda była mniej więcej. Mury widzimy, przepraszam, zobaczmy, nie ma ich. Także, a pogoda była bardzo ładna. A lot, tak mówię, no, nie wyszedł. Samczyki zawiodły w ogóle. No testuję na tych samcach nowy preparat, który spowodował to, że one już praktycznie chyba na ten lot nie pójdą, po prostu z siebie zrzuciły wszystkie pióra, nie? Aha. Znaczy nie miało to tak być, no, po prostu chyba za duże dawki są tego preparatu jeszcze, gdzie to się daje nie tak, pół mililitra na 50 gołębi dwa razy w tygodniu, a to jeszcze jest chyba za dużo. Czyli zobaczymy wszystko, jak to kolega o testach nam powie później. Samiczki nie dostały tego i wyglądają dobrze, a samczyki zrzuciły trzecią lotkę już. Nie. Mamy też tutaj gołębie przy okazji dzisiaj, bo mamy tutaj z kolegą Maćkiem 15 par gołębi, które trzymamy tutaj w rozpłodzie i z tych gołębi sprzedajemy to gołębie, które mają numery początkowe 0299.
i tych gołębi mamy dzisiaj zrobionych zdjęć chyba 10 czy 12, są no, no, młode, takie dosłownie na zdjęcie, na ręku było robione. Tak, żeby za dwa tygodnie już były do wysyłki, żeby nimi było można śmiało lotować. Wystawimy je na aukcję, ktoś będzie chciał kupić, to będzie mógł je sobie nabyć, jak najszybciej je pocztą doślemy i wtedy będą te gołębie... No poczta już teraz chodzi, to już nie ma problemu żadnych. Te kartony mamy też, pokażę w takich kartonach. Te, które tutaj produkujemy, mamy też do wysyłki, także one, transport będą miały wygodny, zapewniony i szybką dostawę. Także tutaj, kiedy będziemy następnym razem u kolegi, to porozmawiamy więcej o tych gołębiach. Już będą na pewno te gołębie większej ilości, już zakończone przyjmowanie. No i co najważniejsze, apelujemy jeszcze, żeby te rodowody od gołębi, koledzy, jak najwięcej tutaj od razu dosyłali, żeby nie było sytuacji, że później tym gołębiom brakuje rodowodu. Znaczy na pewno to jest też warunek, no, ale o tym się mówi, a przysyłają mi tak same karty. Jest to później ciężko zrobić później ewidencję tego, jeżeli chodzi o sprawę sprzedaży. Ja nie tak, to muszę mieć wszystko musi być ugotowane, każdy gołąb musi mieć dokumenty opisane. Jeżeli teraz nie ma rodowodu, to każdy musi to przysłać na kartce z adresem, ze wszystkim, bo to ja muszę mieć po prostu w księgowości tutaj pilnować tego, bo to w razie kontroli ja to muszę mieć wszystko. Dobrze, także na razie dziękuję, życzymy powodzenia. A wszystkich zachęcamy do obserwowania, co tutaj się na gołębniku w Kosakowie dzieje. Do zobaczenia. Dobrego.